Kaja Godek, mąż i dzieci kontrowersyjnej działaczki pro-life i kandydatki do europarlamentu. Czy popierają jej poglądy? Kim jest aktywistka i czym się zajmuje? Jest zaciekłą przeciwniczką aborcji, twarzą Fundacji Pro Prawo do Życia. Jaka jest prywatnie znak zapytania? Kaja Godek, mąż, dzieci, dom to jej codzienność, jednak po drugiej stronie jest baskfleszy, dziennikarze, wywiady, a teraz również możliwość zrobienia międzynarodowej kariery politycznej. Kim jest znak zapytania? Jej zdaniem państwo, pozwalając na zabijanie dzieci, zupełnie je odczłowiecza, także już nawet lekarzom i urzędnikom wszystko jedno, kogo i w jakiej liczbie się zabija. W ten sposób Polska stacza się poniżej poziomu państw cywilizowanych, a nawet poniżej poziomu państw totalitarnych, bo nawet w Auschwitz-Birkenau więźniom nadawano numery obozowe. Urodziła się w 1984 roku w Warszawie. Jest absolwentką anglistyki. Stała się rozpoznawalna w 2012 roku, kiedy wzięła udział w dyskusji na temat aborcji w programie Tomasz Lis na żywo w telewizji TVP2. Została tam zaproszona jako członkini Fundacji Pro Mariusza Dzierżawskiego. Potem w 2013 roku wystąpiła w Sejmie, gdzie prezentowała swoje poglądy w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji, w którym wnosiła projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego, który ostatecznie został odrzucony. Próbę ponowiła w 2015 roku, jednak i tym razem się nie udało i Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt. Kaja Godek niejednokrotnie organizowała antyaborcyjne pikiety, marsze i zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zakazującej aborcji. W styczniu 2016 roku zarejestrowała Fundację Życie i Rodzina. Chyba największy rozgłos zyskała w związku z projektem Zatrzymaj Aborcję, w którym żądała zniesienia możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Z niepokojem obserwujemy, jak zasiadający w parlamencie politycy pańskiej partii od miesięcy nie robią nic, aby dobre prawo weszło w życie. Zdziwienie jest tym większe, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie i Senacie oraz przychylnego sprawie prezydenta, który wielokrotnie deklarował, że gdy ustawa trafi na jego biurko, podpisze ją. Śledząc debatę o aborcji w przestrzeni publicznej i rozmawiając z posłami, spotykamy się z deklaracjami, że chcieliby uchwalić zakaz aborcji, są jednak hamowani przez kierownictwo partii, pisała Godek w liście otwartym do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Kaja Godek rodzina, mąż Jan Godek. Prywatnie jest żoną Jana i matką dwójki dzieci, Róży i Wojtka. Mąż jest pracownikiem Zakładu Inżynierii Spajania na Politechnice Warszawskiej. Jej poglądy antyaborcyjne ukształtowały się podczas pierwszej ciąży w wieku 25 lat. Lekarze wykryli, że jej dziecko urodzi się z zespołem Downa. Wtedy zalecano Kai Godek aborcję, jednak małżeństwo zdecydowało inaczej i na świat przyszedł ich syn Wojtek. 4 lata później pojawiła się Róża, zdrowa córka Kai i Jana Godków. To właśnie po narodzinach chorego syna Godek postanowiła zaangażować się w działalność na rzecz ruchu pro-life. Chcieli mi zabić mojego syna. Oczywiście, że oczekiwaliśmy na zdrowe dziecko, kiedy okazało się, że jest inaczej, to było dla nas bardzo trudne, by przyjąć tę wiadomość. To był szok, krytyczna sytuacja w życiu. Przekonałam się wtedy, że ustawodawca wykorzystuje moment kryzysu życiowego rodziny, by takie dziecko zabić.
by pozbywać się niechcianych obywateli. Zabicie mojego dziecka było dla wielu lekarzy oczywiste, uważano to za normalną ścieżkę postępowania, wspominała w jednym z wywiadów.